Cześć, Marko, z tej strony Arawlen i witam was w niesymulatorze farmy, lecz w Need for Speedzie, który właśnie jest dostępny w Origin Access właśnie tydzień przed premierą na 10 godzin. Dlaczego Need for Speed, a nie symulator farmy? Otóż jest parę rzeczy jeszcze dodatkowo parametryzowanych. Parę rzeczy takich jakby robionych nad program i dlatego update się przesuwa. No mam nadzieję, że już w piątek będzie, to byście mieli na niedzielę elegancki odcinek. Będę informował na fanpage facebook.com/raulen, czy jak się sprawy mają generalnie. Dzisiaj idziemy sobie pograć w NWS-a. NWS-a kupiłem za... jest na 10 godzin właśnie, jest w Origin Access za 15 zł. Taki mały abonament, można powiedzieć, którego można w każdej chwili zrezygnować. I co mogę na temat NFS-a już powiedzieć w tej chwili, choć za dużo nie grałem. Na pewno styl jazdy jest dużo inny niż w poprzednich NFS-ach ostatnich. Na pewno nie jest to czysty arcade. To już teraz zauważyłem, że jeździ się inaczej, sporo inaczej. I naprawdę jest przyjemnie. Czuć klimat starego undergrounda. Czuć klimat starego NFS-a. Menu bardzo pomysłowo zrobione, muszę przyznać. Szczerze, do najwygodniejszych ono chyba nie należy, ale jednak jest całkiem ładne. Sporo mamy ustawień. Grafika mogłaby mieć więcej ustawień, szczerze mówiąc. Ale nie mamy tutaj pierdół od Nvidia, także może dlatego nie ma tego za dużo. Optymalizacja jest taka sobie, no. Ja na tych wysokich osiągam średnio te 50-60 FPS-ów. Na Ultra to było około 30. Także, no, nie za szału nie ma. Ale Frostbite, na którym stoi gra, już genialnie jakby oddaje detale. Zresztą sami zobaczycie. Po prostu gra, sami wygląd sprawia, że aż chce się zagłębić w to miasto, w ten całutki klimacik. Gry aktorów, przerywniki filmowe, to wszystko dopełnia klimatu. I czuć wreszcie, że to jest taki stary, dobry Need for Speed. Nie żadne tam Rivalse, Hot Pursuity czy inne shifty. Tylko stary, dobry NFS, Underground, jedyneczka czy dwójeczka. Ja w Undergroundzie dwójce spędziłem masę czasu. Podobnie w Carbonie. Lubię stary klimat NFS-ów. Dla mnie on był to były naprawdę genialne gry. Dlatego podchodziłem sceptycznie, ale z dozą takiego jakby cichych, pozytywnych myśli, że coś z tego wyjdzie. Co do bugów na razie się nie wypowiem, bo wiele nie grałem. Także nie jestem w stanie się w tej chwili wypowiedzieć. Grywalność jest naprawdę w porządku. Zobaczymy, czy uda się pojeździć coś tak na luzie, poćwiczyć troszkę i pokazać wam co nieco, czy będziemy musieli realizować fabułę. Bo nie chciałbym tej fabuły ruszać zbytnio. Ewentualnie jakiś tam początek tylko, żeby wam jakichś spoilerów nie robić, bo pewnie będzie regularny materiał na moim kanale, żeby wam jakieś tam robić eleganckie spoilery. W grze pojawia się 5 ścieżek rozgrywki, dzięki którym zdobywasz punkty reputacji w Ventura Bay. W trakcie jazdy przypatruj się górnej części ekranu, aby dowiedzieć się ile punktów... A, dobra, zniknęło. What the fuck? Zajmali mi kolory z Siwika. Dobra, to mamy jakiś bug graficzny w tej chwili. Posłuchajcie, jak brzmi to auto. Po prostu coś genialnego. Spotkaj się z nami w garażu. Czułem się z trasy widocznej na mapie. Nie chcę się na razie z nią spotkać. Chcę sobie pojeździć. Zmiana kamery jest. Gra, jak słyszycie, brzmi genialnie. Fizyka jazdy też jest dużo, dużo lepsza. Na padzie mi się dużo przyjemniej gra niż powiedzmy w The Crew ostatnio. Będzie się super driftowało, coś czuję. Dźwięki, oprawa graficzna stoi na najwyższym, naprawdę na najwyższym poziomie. I NFS coś czuję, że mógłby
sprawić, że pochłonąłbym się w tym świecie na naprawdę wiele, wiele dni. Użyć telefonu, by zapoznać się z mapą, zaplanować trasę dojazdu, teleportować się do różnych miejsc i zawodów, bla 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 bla. Telefon pozwala ci także porzucić zawody, rozpocząć podobnie, a także przenieść się do garażu. Telefon, dobra. Co tu się kuźwa dzieje? Co ja za bugi graficzne mam? Dobra, mamy tu. Korzystanie z mapy. Mapa pozwala ci zobaczyć zawody, miejsca, zadania, innych graczy, bla 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 bla. Nagrody, poziom wyzwań. Znajomi, ściana szybkości, teleportować się do dowolnego miejsca, bla bla bla. Dobrze. Czemu mi się Origin włączył? Aha, profil chcę pokazywać, spoko. Teren mamy, jak widzicie, całkiem spory. Bo mamy tutaj, no, teren jest ogromny w zasadzie. Mamy tutaj, tu jesteśmy my, tu mamy garaż Emi. Tutaj mamy piękny most. I tutaj jeszcze kilka dzielnic. Chciałbym się, szczerze mówiąc, przejechać tutaj, tak. Mogę wyznaczyć teren? Czy nie mogę wyznaczyć? Nie mogę? Czemu nie mogę? Muszę jakoś... Nie chcę fotek robić. Osiągnięcie... Aha, bez filtra, dobra, spoko. Mhm. Chyba chcę na siłę mi mnie uszczęśliwić i zaprowadzić to Emi. Także pojedziemy sobie na własną rękę. I skręcimy sobie w lewo przy najbliższej okazji. Nie wiem, czemu mi tak skacze, ale może to przez nagrywanie, bo przedtem jak grałem, to było ok. Także zapewne to coś przez... czy dobrze jadę? Źle jadę. Dobrze. Będziemy musieli skręcić jeszcze. Żałuję troszkę, że nie ma widoku pierwszoosobowego, takiego, wiecie, z kabiny. Tu i w, dobra. Z kabiny czy coś takiego. Miło by to wyglądało. Nie wiem, o co chodzi z tym opuszczeniem mojej gry. Czemu to ktoś... Czemu to działa, jakby sesja prywatna to była. Nie no, fizyka to jest bajka według mnie. Wiecie, ja nie jestem jakimś też super specjalistą. Czy nagrywam w 60 czy w 30? Chyba w 60, to będziecie mieli fajny materiał. Także możemy sobie popykać, pojeździć. Zobaczcie, jak to miasto genialnie wygląda. Zobaczcie, no to jest po prostu coś genialnego. Ta prędkość, te dźwięki. Po prostu gra wyszła naprawdę genialnie. I szczerze, gdybym miał możliwość... Gdybym miał troszkę zapasowych funduszy, to z ogromną przyjemnością kupił pełną wersję tego NFS-a. Nie wiem, o co chodzi z tymi bugami graficznymi, ale to byłbym, to podejrzewam, jakiś restart, coś tam by było ok. Natomiast gra naprawdę daje mi niesamowitą ilość frajdy na padzie, nawet na padzie. A to już jest naprawdę duży sukces w moim przypadku. Dobra. Także bardzo, bardzo przyjemnie. Ale prawie się udało bączek zrobić. Ale już nabiorę wprawy i będzie. Okej, dlaczego wybrałem Honda Civic? Honda Civic jeździłem, co prawda starszą oczywiście, ale jeździłem w Undergroundzie dwójeczce. Mam mega wspomnienia z nią, mega sentyment. I dlatego wybrałem sobie właśnie Civica. Mam nadzieję, że... Dobra, nie chcę mi się ich słuchać. Zobaczcie, jak to genialnie wygląda. Wow, a screena zrobię. Wow. Naprawdę. Ej, wracając do tematu, gdybym miał więcej funduszy, to kupiłbym i Need for Speed'a i Far Cry Primala, bo na obie gry mega się najarałem. Ale niestety, nie kupię żadnej. Ale prawie to wyczułem. Powoli czuję to. Także jest dobrze. Nie kupię żadnej, bo oszczędzam troszkę. Kurde, troszkę za ostro. Czy to ręczny? Spróbował nas zwykłym?
Nie, za mały profil. No dobra, trzeba będzie ręcznie poćwiczyć. Chudy też bardzo przyjemne, nowoczesne. Chociaż szczerze zegar mógł im lepiej wyjść, taki troszkę za bardzo nowoczesnością wieje. Mapa natomiast bardzo mi przypomina tą z The Crew, taka... Dobra, trzymaj się trasy. Bardzo podobna jest, szczerze mówiąc, według mnie. Robię tylko tych dodatkowych trybów, jak w The Crew. Natomiast sama fizyka jazdy, gameplay jest według mnie dużo lepszy, choć to moje osobiste odczucia. No po prostu dużo lepiej mi się czuje to autko niż w ostatnich grach ścigałka, które grałem. Nie grałem tutaj oczywiście już takie wyznaczniki jakości, jak powiedzmy Forza. Także ciężko mi tutaj się wypowiadać, jak naprawdę powinno wyglądać sterowanie na padzie. Jednakże uważam, że Need for Speed najnowszy naprawdę fajnie sobie z tym radzi. I troszkę wprawy i naprawdę mogłoby się przyjemnie jeździć. Chciałem dwa zrobić. Dobra. Jeden raz, ale zdobyliśmy sobie trochę punktów. Zwróćcie uwagę, że jak się przerzucimy na widok silnikowy z maski, mamy też inny dźwięk silnika. Każda odległość to jest inny dźwięk silnika. Mega sprawa. Dźwięki to jest pierwsza klasa. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł sobie ogarnąć jakieś inne autko i posprawdzać. I szczerze mówiąc, chyba się zdecyduję, chociaż nie wiem. Zobaczę, jak mnie ta testówka 10-godzinna wciągnie, no to sobie chętnie, naprawdę chętnie zdecyduję się na zakup i odżałuję tam te 150 zł. A mi nie mam czasu odbierać. Dobrze. Drift trochę do wyczucia jeszcze jest. Czemu mi to miga? Dobra, jedziemy sobie prosto. Kręcimy sobie tu, pozwiedzamy sobie troszkę. Ależ to było zacne. O kurde, ale to mi się podoba. Dobra, nie chcę mi się z nią teraz. Chcę sobie pojeździć. Nie wiem, czy graliście w Rivalsa. Bo ja w Rivalsa grałem. I w Rivalsie był taki problem, że gra po jakimś czasie stawała się cholernie nudna. Z początku było naprawdę super. Jednak no, nie zachwycała. Bo po dłuższym czasie naprawdę to było mega nudne. I zastanawiam się, jak będzie z tym nowym Need for Speedem. Co prawda kumpel ma na PS4 od dawna i mu bardzo sobie chwali. Ale no nie wiem, czy mnie to wciągnie. Mam nadzieję, że gra nie będzie nudna jak flaki z olejem po pewnym czasie. Tak na przykład było z Need for Speedem Rivalsem, czy z Assassin's Creed Syndicate. Także u mnie nie jest ciężko zadowolić w 100%. Tak? Bardzo często się jaram na początku, no a potem wychodzą problemy. Także zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy tu jakieś te funkcje społecznościowe. Zastanawiam się, na czym one polegają. Mapę mamy tu. Wiadomości, mówię mi. Aha. I tutaj mamy punktację. Fajna sprawa, muszę przyznać. Jakby opcje społecznościowe. Takie dosyć ładnie to wygląda. Taki iPhonik troszkę. Ale przyjemnie. No, 15 minut materiału już mamy. Jeszcze sobie troszkę pomykam. I chyba będziemy kończyć, nie? Jakbyście chcieli coś jeszcze z Need for Speeda, to dajcie znać. Bo póki mam te 10 godzin, no teraz już pewnie około 9, to możemy sobie pojeździć, pogadać, coś tam, trochę dla urozmaicenia. Szczerze mówiąc, miałem chęć na live'ie popykać, ale nie będę miał czasu na pewno ten weekend. Niestety. Ale coś może się uda skminić. Może sobie odłożę troszkę kasy dodatkowo. I od razu kupię tego Need for Speeda, naprawdę wciąga. Chociaż poczekam też na recenzję, bo nie zaufałem recenzjom Syndicate'a, gdzie mówiono, że gra jest nudna jak flaki z olejem. No i trochę żałuję, że nie posłuchałem.
Także tutaj też poczekam sobie na jakieś recenzje i chyba wtedy zdecyduję. Bo jak mam wydać tych kupę kasy na grę, która potem ma mnie znudzić, ja wydałem 170 bodaj na Syndicata i po prostu żałuję w tej chwili. Także wolę sobie troszkę poczekać i się dowiedzieć potem recenzji, co tam z tego wyjdzie. No co, będziemy kończyć powoli. Moim zdaniem Need for Speed najnowszy jest naprawdę bardzo udaną grą z tego, co widzę. Bardzo wciąga, klimat miasta jest niesamowity. Wypuścić się gdzieś na bardziej otwarte tereny, na trasę, to sami widzieliście, że po prostu wygląda to genialnie. I jedziemy chyba do garażu. Nie skręcam. I bączek. Ech, nie udało się. Dobra, to by było na tyle z NFS-a dzisiejszego. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. My widzimy się w niedzielę o 14. Gdzie będziemy mogli sobie wreszcie... Wow. Pad mi się rozładował. Gdzie będziemy mogli sobie już obejrzeć tego SF-a. Mam nadzieję, że już ten update dotrze i wszystko będzie w porządku. A jak nie, to pewnie zrzucę coś jeszcze z NFS-a albo Agrara. Plus planuję jeszcze Outlast na niedzielę. Także niedziela zapowiada się dosyć bogato. Dzisiaj to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.